Witajcie serdecznie na naszym kanale Deweloperzy z Przypadku i dzisiaj moim specjalnym gościem jest Kamil Lipiński. Witam. Cześć Michał, witam was witam cię serdecznie. Witam was również. Dzisiaj zaprosiłem Kamil ciebie tutaj, żeby nagrać z tobą odcinek, bo jak przeczytałem sobie, troszeczkę posprawiałem w internecie i też się znamy osobiście, ale jak przeczytałem taką jedną rzecz, że ty już od 2011 roku jesteś już jakby w branży nieruchomości i zaczynałeś jako agencja nieruchomości. W sumie do tej pory prowadzisz tą agencję. Tak, chciałem właśnie pierwsze takie pytanie, jak zaczęła się ta przygoda z nieruchomością, bo też mówię, że byłeś takim doradcą kredytowym, ale później nie było ci to po drodze. Mógłbyś zacząć jakby takie pierwsze pytanie, jak zaczęła się twoja droga właśnie z nieruchomościami? Jasne, już o tym opowiem i tak troszeczkę sprostuję, bo faktycznie 2011 rok to był mój początek w branży nieruchomości, natomiast nie zaczynałem jako agent nieruchomości, tylko zaczynałem jako doradca kredytowy. Mhm. Wcześniej jeszcze prowadziłem też inne biznesy, zajmowałem się sprzedażą ubezpieczeń i to był taki mój pierwszy kontakt w ogóle z obsługą klienta, natomiast nie do końca to było to, co chciałem robić. Bardzo spodobało mi się doradztwo kredytowe w momencie, kiedy sam brałem swój pierwszy kredyt, trafiłem do jednej z dużych sieciowych firm zajmujących się kredytami. Bardzo mi się spodobała ta praca, zobaczyłem jak dużo doradca ma do zrobienia, jak bardzo jest w stanie, że tak powiem, faktycznie doradczo, a nie sprzedażowo podejść do klienta. To było coś, co na tamten moment chciałem robić. Złożyłem CV w kilku firmach i trafiłem do biura nieruchomości, które miało taki model współpracy z klientami, taki model obsługi, że każdy klient był obsługiwany przez dwóch doradców. Doradcę do spraw nieruchomości i doradcę finansowego. Po to, żeby sprzedać mu nieruchomość i jednocześnie zabezpieczyć finansowanie i zarobić oczywiście również na tym finansowaniu, czyli na kredytach. Tam to była naprawdę duża szkoła życia, praca po 12-14 godzin, bardzo dużo szkoleń, bardzo dużo nauki i chłonąłem ten rynek nieruchomości. Bardzo mi się to podobało, chłonąłem rynek i nieruchomości i finansów, ale bardzo szybko zobaczyłem, że do tych nieruchomości jest mi bliżej. Często te spotkania wyglądały tak, że gdzieś czułem się, nie chcę tu umniejszać kolegom, z którym wtedy pracowałem, ale czasami w danym pandemie czułem się trochę mocniejszy i widziałem, że tego klienta jestem w stanie skutecznie obsłużyć także w zakresie nieruchomości i bardzo mocno tam podpowiadałem klientowi. I tu zapalia się lampka, że może otworzyć swoje biuro, tak? Jeszcze nie, ale myślę, że coś, jakieś neurony mi się zaczęły gdzieś przesuwać, łączyć w głowie i mocno o tym myślałem. Popracowałem chyba 2 czy 2,5 roku w finansowaniu nieruchomości, ale im dłużej się tym zajmowałem, tym bardziej angażowałem się w ten proces poszukiwania nieruchomości dla klientów, bo po pierwsze mi się to podobało, a po drugie biznesowo też mi było po drodze, bo trafiali do mnie klienci z polecenia, którzy przychodzili po kredyt i mówili, dobra panie Kamilu, fajnie, że mamy zdolność kredytową, fajnie, że tak wygląda, natomiast musimy jeszcze znaleźć nieruchomość i do pana wrócić. Więc ja wtedy odpalałem, że okej, ja wam pomogę coś znaleźć, pomogę wam coś, nie wiem, zaopiniować, poszukać i dzięki temu szybko, że tak powiem, też zrobię deala w branży finansowej, czyli w tym, na czym zarabiałem. Bardzo szybko tą moją pasją zaraziłem też moją obecną wspólniczkę i małżonkę, która też z branży ubezpieczeniowej przeszła wtedy do nieruchomości i szybko zaczęliśmy pracować razem. Ona została agentem nieruchomości i pracowaliśmy ze sobą. Podsyłaliśmy sobie klientów nawzajem i tak robiliśmy wspólne deale właśnie ze sprzedażą nieruchomości i również z finansowaniem. Natomiast stwierdziliśmy, czemu tego nie połączyć w jeden wspólny biznes. Odejść ze współpracy B2B z firmami sieciowymi, w których pracowaliśmy wtedy i otworzyliśmy swoje biuro nieruchomości. Wtedy to była franczyza jednego z dużych biur nieruchomości. Zresztą bardzo sobie chwalę tamtą współpracę i tamtą sieć. Po kilku latach odeszliśmy, że tak powiem, na swoje. Otworzyliśmy biuro nieruchomości Soul Home, które prowadzimy do dzisiaj. I odnośnie tego Soul Home, bo tam przeczytałem też, że i na tym chciałbym się najbardziej skupić, bo to będzie taka fajna wiedza dla osób, którzy zajmują się deweloperką i sprzedają inwestycje deweloperskie sami poprzez biura sprzedaży, bo przeczytałem, że w swojej karierze już sprzedałeś ponad 20 inwestycji deweloperskich, czyli można powiedzieć, że jak sprzedałeś, to znaczy, że wiesz jak to robić, tak? No i teraz powiedz mi, bo czasy są różne, wiesz, teraz troszeczkę się gorzej sprzedaje, ten kredyt 2% to znowu troszeczkę ruszył, a nie wiadomo co później będzie i można powiedzieć, jak miałbyś tak wrócić do tego, co do takich pierwszych początków, jak sprzedawało się te nieruchomości, te inwestycje deweloperskie i później porównać to z tym, co jest teraz i z narzędziami. Jakby, jak wtedy to wyglądała ta sprzedaż, jak teraz wygląda? Cieszę się, Michał, że zadałeś to pytanie, bo będę musiał zaktualizować swoje bio, bo myślę, że to już jest ponad 30 inwestycji w tym momencie. to przeczytałem ze strony. Nie, może tak być, oczywiście, jak zamieszczałem bio na swojej stronie, to zapewne było to około 20 inwestycji, natomiast
prowadzimy cały czas, oprócz swoich inwestycji deweloperskich, także prowadzimy cały czas działy sprzedaży dla innych deweloperów, także myślę, że to już jest ponad 30. Mm-hmm. I tak przeszliśmy przez różne fazy, faktycznie przez różne fazy na rynku trafialiśmy, prowadziliśmy działy sprzedaży w momencie, kiedy rynek był trudny, prowadziliśmy to, kiedy ten rynek był bardzo rozkręcony, także bardzo różnych narzędzi używaliśmy, żeby to robić. No i tak może od początku, kiedy ja, że tak powiem, zacząłem te działy sprzedaży wdrażać. To było właśnie w momencie, kiedy otworzyliśmy swoje biuro nieruchomości, to wtedy bardzo szybko trafiliśmy na pierwszego dewelopera, który nawiązał z nami współpracę, my z nim. Z polecenia trafiła do nas osoba, która prowadziła mały projekt inwestycyjny, no mały, rzędu około 20 mieszkań. Później były kolejne, tak? Etapy w Krakowie, tak? I jakie to były lata? Był 2000, koniec 2014 okay. roku. Także no, niedługo będzie 10 lat, jak powiedzmy, mm-hmm. tą branżą deweloperską, w której się zajmujemy. No i co, on ci zlecił to i ty wtedy co, wziąłeś, nie wiem, kurde, co, masz zrobić zdjęcia, czy on marketing, czy komuś miałeś to na autodomie gdzieś dać? Jaka była twoja rola w tym całym procesie? Wszystkiego po trochu. Co prawda tamten klient wtedy miał zrobione wizualizację, miał zrobioną identyfikację wizualną inwestycji, więc ten aspekt nam odpadł i dobrze, bo jeszcze wtedy się w tym mocno nie czuliśmy. Wzięliśmy te gotowe materiały, strona też była zrobiona, dorzuciliśmy do tego trochę właśnie ofert na portalach, zrobiliśmy jakieś dodatkowe grafiki, zrobiliśmy mu też wizualizację wnętrz, bo miał zewnętrzne, nie miał wnętrz, no i na tym działaliśmy. Działaliśmy, po naszej stronie była oczywiście obsługa klienta, ten marketing wtedy jeszcze w ograniczonym zakresie, nie stosowaliśmy wtedy jeszcze Google Ads, uważaliśmy, że jest to za drogie rozwiązanie, a też skutecznie sprzedawaliśmy z samych portali, bo rynek nam na to pozwalał. Natomiast później z inwestycji na inwestycje my też zdobywaliśmy doświadczenie, bardzo dużo się uczyliśmy, bo kluczowa też jakby z punktu widzenia naszego rozwoju była taka ścisła współpraca z deweloperem. To nie było takie zlecenie do biura nieruchomości, na zasadzie biuro sobie zamieści na stronie, jak ktoś będzie, to przyprowadzi mm-hmm. klienta i zostawi go już u dewelopera, tylko to była taka ścisła współpraca w rozumieniu cotygodniowych narad z deweloperem, ustalaniem strategii i tak dalej, więc mocno my też poznawaliśmy ten proces deweloperski od wewnątrz. Wiedzieliśmy, z jakimi wyzwaniami deweloper też się wiąże na budowie, co tam się po drugiej stronie dzieje, a my, tak powiem, dawaliśmy feedback dla dewelopera, co mówią klienci, jak postrzegają tę inwestycję, co powinniśmy zrobić, żeby ruszyć sprzedaż. Ale zazwyczaj ci klienci, których miałeś, tych deweloperów, to były takie osoby, które na przykład, nie wiem, próbowali sami sprzedawać te nieruchomości, jakby mając takie wewnętrzne biuro sprzedaży, na przykład nie radzili sobie i wtedy Kamil, pomóż. Czy bardziej świadomi, że jednak nie mają czasu, mają na to jakiś budżet i od razu oddać to komuś, żeby się ktoś tym zajął? Jak to zazwyczaj byli deweloperzy? To byli właśnie deweloperzy, którzy nie mieli swojego działu sprzedaży i chwilę próbowali robić wszystko samemu. I po tym czasie doszli do wniosku, że no już nie wyrabiają, bo tutaj kontakt z wykonawcą, tutaj jakaś dostawa przyjeżdża, tu dzwoni klient, on nie ma czasu dla tego klienta, trzeba jeszcze przygotować dokumenty. Mhm. Wprowadzaliśmy też, że tak powiem, modyfikację u tego dewelopera w postaci, on początkowo jakby miał pomysł, żeby sprzedawać to poza ustawą deweloperską, znaczy robić umowy rezerwacyjne, wybudować, później to sprzedawać. Natomiast pokazaliśmy mu, jak dużo na tym traci, bo nie jest w stanie przyjmować wpłat od klientów już wtedy, tak, tak. Więc pomogliśmy mu stworzyć całą dokumentację, prospekt informacyjny, dokumentację do założenia rachunków powierniczych. Przeszliśmy to razem z nim, też się uczyliśmy razem z nim, on miał świadomość, że to nie jest jeszcze rzecz, w której my jesteśmy wyspecjalizowani, ale wspólnie przez to przeszliśmy, a później u kolejnych deweloperów wdrażaliśmy to z sukcesem, bo już znaliśmy te mechanizmy. Dla nas to było rzecz prosta, a dla tych deweloperów, którzy rozpoczynali taką prawdziwą deweloperkę, prawdziwą sprzedaż z ustawą deweloperską, no to często była czarna magia i dzwonili: panie Kamilu, proszę pomóc, bo ja nie wiem, jakich dokumentów ode mnie bank wymaga, żeby to założyć. Więc przechodziliśmy to z nimi tak krok po kroku od tej formalno-prawnej części, a jednocześnie zajmowaliśmy się marketingiem, obsługą klienta i także podpisywaniem umów z klientami. Czyli to też nie był ten etap na zasadzie przekazuję klienta, on chce kupić, panie deweloperze, proszę się nim zaopiekować, tylko ja miałem pełnomocnictwo od dewelopera, ja podpisywałem z klientami umowy i prowadziłem tego klienta. A ja miałbyś tak porównać, bo jakich deweloperów miałeś, takich najmniejszych, których obsługiwałeś i największych, i czy działania właśnie, jeżeli chodzi o budżet i marketing, one są podobne, czy się różnią, czy na przykład jak sprzedajesz, nie wiem, inwestycje na 40 mieszkań, na przykład, nie wiem, na 4 bliźniaki?
Najmniejszy deweloper był taki, który wybudował dwa bliźniaki i zadzwonił: pani Kamilu, jednego mam sprzedanego, a na drugiego nie mam czasu. Więc taki, powiedzmy, jedna jednostka to była najmniejsza skala. A z uwagi na to, że mieliśmy biuro nieruchomości, gdzie sprzedawaliśmy też i cały czas sprzedajemy nieruchomości z rynku wtórnego, no to taki obrót detaliczny też nie był nam obcy, więc nie było dla nas takiego limitu, że coś jest za małe i tego nie zrobimy. Natomiast oczywiście ten budżet trzeba było inaczej policzyć dla tej jednej sztuki i samo jakby podejście do marketingu też było inne, no bo nie robiłem strony internetowej dla jednego bliźniaka, prawda? No właśnie, i tu się zatrzymam, bo to mi właśnie ciekawe, bo fajny case study, bo mówisz, że już sprzedałeś tego jednego bliźniaka i teraz jak miałbyś tak powiedzieć, bo my teraz jesteśmy na etapie, że kończymy bliźniaka, nie robimy według tam, robimy to za gotówkę, więc nawet nie mieliśmy rachunków powiększych, więc nawet nie zatrzymaliśmy przejście sprzedaży, gdzieś za miesiąc będziemy mieli pewnie pozwolenie na użytkowanie, dopiero zaczynamy sprzedaż tego bliźniaka, a później będziemy budować następnego na działce obok. I teraz w porównaniu, co przychodzę do siebie i dajmy na to, co byś mi zaproponował, bo mam tego jednego bliźniaka, czyli dwa segmenty, tam po 130 metrów pod Krakową, powiedzmy Wieliczka, i na przykład w porównaniu do tego, co już zrobiłeś i nie wiem, kiedy to było, i teraz jak w porównaniu do tego, co teraz, jak wyglądają czasy, to jakbyś krok po kroku, co byś zrobił, co miałbyś mi poradzić jako strategię taką marketingową w bazie tego, co już zrobiłeś z samym klientem. No przede wszystkim różnica jest, czy mamy tego bliźniaka wybudowanego, czy dopiero będziemy zaczynać budowę, bo jeżeli mamy wybudowane, no to działamy na czymś rzeczywistym, czyli możemy zrobić fajne zdjęcia i na tym budować już ogłoszenie i w ten sposób to sprzedawać. Bo jeżeli mamy coś dopiero w trakcie budowy, no to zawsze rekomenduję, żeby zrobić fajne fotorealistyczne wizualizacje i na tym się opierać. Jaki to jest koszt teraz, jakby tak, żeby. Bo zazwyczaj jak rozmawiam z innymi deweloperami, którzy zaczynają, wchodzą dopiero w tą branżę, to każdy się zastanawia, ile to kosztuje. Ja też w sumie miałem takie pytanie i też się zadawałem, to taki bliźniak, jak myślisz, jakie to są koszty rzędu? Wizualizacji? Tak. Wiesz co, z rzędu kilku tysięcy złotych, ale nie powiem ci dokładnie ilu, bo tutaj też się musimy zastanowić, w jakim zakresie będzie ta wizualizacja. A opłaca się robić stronę internetową, czy tak mamy inwestycji? Dla jednej inwestycji bym nie robił. Chyba że twoim celem jest również budowanie marki deweloperskiej i rozwijanie swojej marki, więc można to zrobić, ponieważ mamy już pewne portfolio i budujemy rozpoznawalność naszej marki wśród klientów. Czyli zrobić jakby markę swoją jako dewelopera i tam, że mamy tą inwestycję i później jak będzie kolejna, to dokładamy tylko kolejną, żeby móc klientom pokazać, że już zrobiliśmy inwestycje A, B, C, D. Dokładnie tak. Oczywiście tutaj są różne strategie co do tego, czy zamieszczać inwestycje na stronie głównej, czy robić osobną stronę dla każdej inwestycji. Tutaj nad tym się trzeba zastanowić. Natomiast jeżeli powiedzmy ktoś zaczyna, robi tego pierwszego bliźniaka, czy dwa bliźniaki, coś bardzo małego, to można to połączyć, żeby nie mnożyć kosztów na początek, czyli można zrobić stronę dewelopera połączoną ze stroną inwestycji, a później w ramach rozwoju to rozdzielić i dalej strona dewelopera jest czymś oddzielnym, a strona inwestycji czymś oddzielnym. Ma to też znaczenie takie, że każda inwestycja może być kierowana do innego segmentu klientów. Jeżeli mamy dwie inwestycje, jedna jest w segmencie premium, druga w segmencie popularnym, to też użyjemy na stronach trochę innej kolorystyki, trochę czym innym zagramy. Strona premium może być na przykład w takich barwach kojarzących się z premium, typu czarny, złoty, i gdzieś cała stylistyka będzie pokazywała, tu jest drogo, ale dobrze. A z kolei na tej bardziej budżetowej inwestycji użyjemy innej kolorystyki, innej typografii i tak dalej, więc niekoniecznie łączenie tego ma sens, kiedy już robimy większą skalę. Dlatego tu jestem zwolennikiem i sam tak prowadzę swoje projekty, że mamy stronę SoInvest, mamy tam informacje o deweloperze, ale każda inwestycja ma swoją podstronę, co też służy odpowiedniemu pozycjonowaniu, prowadzeniu kampanii marketingowych, zbieraniu ruchu również na stronę, bo to jest istotne, jak już gramy narzędziami typu Google Ads, Facebook Ads, gramy analityką, to patrzymy, ile jest wejść na konkretną stronę i możemy to realnie mierzyć. Więc jak się rozwiniemy, jestem za tym, żeby to rozdzielać, ale jak jesteśmy na początku, mamy tak, tego na początku. Jednego bliźniaka, no i, co, i jakie uważam, kroki że byś, fajnie jakby to, na, fajnie byś mi polecił po prostu, co powinienem zrobić jakby w dalszym aspekcie, albo jakby na przykład, co ty byś zrobił, jakbyś miał na przykład w ofercie sprzedać tego bliźniaka. To pierwsze, jakby tobie bym zalecił zastanowić się, czy ty chcesz też inwestować w promocję swojej marki jako dewelopera, chcesz być dłużej w tym biznesie, chcesz być z tym kojarzony, czy może chcesz dzisiaj sprzedać tego bliźniaka, jutro zobaczymy i może niekoniecznie chcesz się wychylać. Bo jeżeli chcesz to robić na zasadzie tylko zrobię tego bliźniaka, sprzedam, to nie robimy strony w ogóle o deweloperze i raczej pokusiłbym się o to, żeby w ogóle nie robić strony dla inwestycji, ograniczyć tutaj ten budżet i sprzedać to na portalach jakby tymi kanałami bez mnożenia kosztów. Uważam, że nie ma co iść z armatą na wróbla w
Ale robiłbyś tam mamy... jakieś wideo, drony, to wszystko, jakieś takie, wiesz, też się takie rzeczy robi, jakieś inwestycje większe, to też byś ładował. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak, bo jeżeli mamy dużą inwestycję, robimy, nie wiem, 8, 10, 12 domów i więcej, no to te koszty nie są duże. Kiedy zrobimy dobre wizualizacje, zrobimy świetną stronę internetową, zrobimy właśnie wideo, zrobimy drona, to nie są duże koszty, które nam się rozłożą na odpowiednią ilość jednostek. Ja zamykam mniej więcej takie kameralne inwestycje rzędu właśnie kilkunastu jednostek. Zamykamy to w rzędzie pomiędzy 20 a 30 tysięcy jako taki koszt startowy przygotowania wszystkiego. I tutaj, jeżeli chodzi o wizualizację... I co to zawiera jakby te 20-30 tysięcy? Co jest? Po pierwsze, to jest identyfikacja wizualna, czyli robimy logo inwestycji, kolorystykę, określamy nazwę i to nam pokazuje kierunek, w jakim będziemy zmierzać z tym marketingiem. Dalej, strona sama... Najważniejsza rzecz w zasadzie dalej, czyli wizualny aspekt tej naszej inwestycji, czyli robimy fajne wizualizacje. Tu jest bardzo ważne określenie, jak ta inwestycja będzie rzeczywiście wyglądać. To się wydaje być bardzo oczywiste, natomiast często jest tak, że przychodzi deweloper, mówi: panie Kamilu, tu jest projekt, tak to będzie wyglądało. A mam taką realną historię, która się wiele lat temu wydarzyła, gdzie właśnie deweloper przekazał mi dokumentację projektową, powiedział: panie Kamilu, proszę zrobić wizualizację, proszę działać. Zrobiłem wizualizację z projektu, pokazałem mu: dobra, ładne, proszę działać. Przy inwestycji powiesiliśmy taki dość duży billboard, żeby ludzie przejeżdżający widzieli, co tam będzie. Tam było chyba 4 czy 6 szeregówek, już nie pamiętam, ładne szeregówki, czerwone dachy. Przyjeżdżam pewnego razu na inwestycję, jestem umówiony z klientami, patrzę, tam dachówkę antracytową kładą na... A na wizualizacji, na wizualizacji czerwona. Przepraszam, odwrotnie. Na wizualizacji antracytowa kładą czerwoną. No i dzwonię do tego dewelopera, pytam się: co tu się wydarzyło? Czy pan ma świadomość, że tutaj czerwoną dachówkę panu kładą? Niech pan tam dzwoni na budowę szybko. I nie, ma być czerwona, panie Kamilu, bo stwierdziłem, tu czerwona jest wszędzie w koło, no to tak zrobimy. Nie? A już po, no i jak rozwiązaliście ten problem? Jak to no, billboard, to wszystko, dało się to jakoś odkręcić? Już nie pamiętam, jak się tam dogadaliśmy. Ja też byłem na takim etapie swojego biznesu, że powiedzmy wiele mogłem odpuścić, bo dopiero zdobywałem doświadczenie, zdobywałem klientów. Dzisiaj w tej sytuacji no, byłby to koszt klienta, żeby przerobić te wizualizacje. Wtedy pamiętam, że się tam jakoś dogadaliśmy, że to pół na pół, on coś dołożył, ja coś dołożyłem i grafik mi to przerobił. To najdroższa i tak była konstrukcja pod billboard, sam wydruk to był już mniejszy koszt, więc nie wyszło to aż tak drogo. Natomiast no, to jest rzecz, której mogliśmy uniknąć. W ogóle zdumienie klientów, jakie było wtedy na miejscu, jak zobaczyli, no tak, no bo tutaj przyjechali obejrzeć zupełnie coś innego. Andrazy na to czerwone. Ale właśnie... To jest taka rzecz, wiesz, która też szybko wyjdzie, bo mamy inny kolor dachu, ale czasami jest dużo detali, które są nieprzemyślane na etapie projektu albo często zbagatelizowane przez dewelopera, a jakie przemyślimy wcześniej, to unikniemy dużo później takich rozczarowań. Ale tu masz rację, bo ja teraz sprzedaję inwestycję kuzyna, tam 20 domów w Kłaju i chodzi o to, że te wizualizacje, one troszeczkę się różniły od tego, co jest jakby w stanie faktycznym, tak? No i ludzie czytali wszystko ze szczegółami, później: a dlaczego to, a dlaczego tamto? No i trzeba później się z prawnikami dogadaliśmy, znaczy skonsultowaliśmy się, że wizualizacje są tylko poglądowe, one jakby tylko mają poglądowo pokazać, jak to będzie wyglądać, a jakby już ten, jakby już opis taki techniczny, z czego to będzie wykonane, to żeby to sobie i tego się trzymać. A no i właśnie uważasz, że tak samo, że miałeś takie problemy, że ktoś się na przykład, nie wiem, do jakiejś tam kolorystyki, że taki odcień jest nie taki jak trzeba, że tutaj, dlaczego tak, ja myślałem, że tak to będzie. Jak wtedy rozmawiasz z klientami? Wiesz co, tak, prawnicy mają rację, tylko że ten aspekt prawny to nie wszystko niestety, bo możemy wtedy klientom powiedzieć, że i mówimy oczywiście, że wizualizacje nie stanowią oferty. Piszemy to i w standardzie wykonania, piszemy to w umowach z klientami i tutaj prawnie jesteśmy chronieni, no, ale niesmak pozostaje. No, klient zobaczył coś innego i chciałby dostać ten produkt, który kupił emocjonalnie na podstawie wizualizacji, których zobaczył, bo też po to je robimy, żeby właśnie sprzedać inwestycje jeszcze przed wybudowaniem. I staram się jak najmocniej i staram się też tłumaczyć to moim klientom, jak bardzo jest to ważne, jak dużo nieporozumień jesteśmy w stanie uniknąć, jeżeli dobrze to zaprojektujemy już na etapie wizualizacji. Nam dużo czasu pochłania to tworzenie wizualizacji, wtedy dużo rzeczy dogrywamy, których na etapie projektowym jeszcze nie dostrzegliśmy i później widząc te fotorealistyczne wizualizacje widzimy, co można by było jeszcze ewentualnie pozmieniać, dopracować, co będzie dobrze wyglądało i co technicznie będzie można wykonać. Są czasami sytuacje takie, że
widzimy na budowie, że coś musi się lekko zmienić i będzie minimalnie odstawało od tego, co pokazaliśmy na wizualizacjach, ale staramy się to ograniczyć do absolutnego minimum, tak żeby nie było to przeszkodą dla klientów. No bo później okej, dogadamy się z klientami, że powiedzmy nie mają podstawy do roszczeń, ale będą niezadowoleni. Ale to właśnie ono się teraz jakby samej sprzedaży, no bo jak rozmawiam z deweloperami, mniejszymi bądź większymi, to każdy się zastanawia, czy dawać jakiejś agencji tą sprzedaż na wyłączność, czy nie. Na przykład taki, kiedy się opłaca dawać na wyłączność, taki bliźniak to dawać na wyłączność, czy dawać na przykład do 5 agencji, no bo i tak to deweloper płaci tą prowizję, no i kto przyniesie, teoretycznie na intuicję, tak jak ma 5 agencji, no to prawdopodobieństwo, że któryś z tych przyniesie klienta jest większe, ale czy ja dobrze myślę, czy może przy większej inwestycjach to inaczej wygląda, czy przy mniejszej? Jakie jest twoje zdanie, jeżeli chodzi o takich deweloperów, którzy zastanawiają się, jak to ogarnąć, jeżeli chodzi o sprzedaż samą? Co ja mam zdanie na temat wyłączności takie i braku wyłączności, może tak, takie porównanie. Jak idę do sądu, to nie biorę 5 prawników i nie umawiam się z nimi, słuchajcie, który z was wygra sprawę, temu płacę, a reszta po prostu róbcie robotę za darmo. Nie byliby zmotywowani, gdyby mieli w ten sposób pracować. To samo jest z agentami. Jeżeli oni mają, macie, możecie sprzedawać, ale jak inny sprzeda, to on dostanie kasę. On nie ma motywacji i przede wszystkim nie poniesie żadnego kosztu, poza może kosztem dojazdu, żeby tą nieruchomość sprzedać. Taki agent pracujący bez wyłączności będzie miał bardzo mało narzędzi i bardzo mało motywacji, żeby być skuteczny. Ja uważam, że każdy deweloper powinien mieć swój dział sprzedaży. Pytanie tylko, czy ten dział sprzedaży będzie zbudowany wewnątrz firmy deweloperskiej, czy na zewnątrz poprzez biuro nieruchomości na wyłączność. To są takie opcje. Albo trzecia opcja to jest samodzielna sprzedaż, ale samodzielna sprzedaż, uwaga, ja to rekomenduję tylko, jeżeli deweloper faktycznie ma na to czas, jest przynajmniej dwóch wspólników w tej spółce i powiedzmy jeden może się zająć sprzedażą, drugi innymi rzeczami. Bo jak jest jedna osoba i robi wszystko, to w którymś momencie to się rozleci. A jakie teraz są stawki, które biorą agencje za sprzedaż, za przeniesienie klienta? Bo ja rozróżniam dwie rzeczy, bo jak rozmawiam sobie z deweloperami, to jedni tylko dają jakby tylko za przeniesienie klienta jest jakieś wynagrodzenie, a drudzy dają na przykład tutaj ty, że bierzesz jakby całą tą strategię marketingową, te wizualizacje, czyli jakby wszystko jest jakby, przynosisz klienta, później z nim jesteś, idziesz na akt nawet i tak dalej. Więc jakby jakie to są stawki, czy to się jakoś różni? Bo ja zazwyczaj to tak, ludzie płacą i nie wiedzą, znaczy deweloper płaci, ale do końca nie wie, co dostaje za te pieniądze. Dokładnie, to jest często takie porównanie na zasadzie, kto jaką da cenę, a już nie patrzą, co w tej cenie się zawiera, prawda? Ile dalej deweloper będzie miał pracy przy tym, jeżeli podpisze z kimś umowę otwartą, na przykład zapłaci załóżmy 1,5%, ale będzie miał jeszcze bardzo dużo pracy, bo agent mu przeniesie klienta i go zostawi. I koniec, prawda? I koniec, więc tutaj jest bardzo dużo jeszcze roboty po stronie dewelopera. Ja uważam, że marketing i sprzedaż mniej więcej powinno oscylować w okolicach 3,5-4% budżetu inwestycji. To jest netto od netto. Tak 3,5-4%. 3,5-4%. Oczywiście przy większej, mniejszej inwestycji to się może różnić, ale to jest taki punkt wyjścia. Ja każdemu mojemu klientowi, każdemu deweloperowi robię indywidualną wycenę w oparciu o to, co on zamierza budować, jak duża jest to inwestycja, czy jedno, czy wieloetapowa, bo czasami na przykład robimy stronę internetową, którą będziemy mogli później wdrożyć na drugi, trzeci etap i te koszty wtedy spadają. Ale to mniej więcej jest taki przedział. I teraz tak, można się umówić na przykład z biurem nieruchomości, jeżeli mamy w swoim środowisku, bo też nie każdy buduje w dużym mieście jak Kraków, gdzie mamy jakiś tam wybór agentów spory, czasami jest tak, że nie bardzo mamy komu to zlecić. I może być biuro nieruchomości, które powie, ok, za 3-3,5% ogarnę wszystko. Co przez to rozumiem? To znaczy, biuro na swój koszt zrobi wizualizację, zrobi stronę, zrobi marketing, to wszystko jest po ich stronie i rozlicza się te 3,5% za zrobienie tego. Ale jeżeli coś powiedzmy po pół roku będzie nie tak, no to biuro może sobie odejść, zabrać wizualizację, zabrać stronę, bo to była ich własność. Deweloper zostaje z niczym, nie ma jak tego wdrożyć. Dlatego ja też kiedyś też tak działałem, że jakby w prowizji robiłem wszystko. Dzisiaj robię to inaczej. Dzisiaj deweloper, który ze mną pracuje, ma 3 opłaty. Opłatę wstępną, to jest rzędu 20-30 tysięcy za przygotowanie wszystkich materiałów marketingowych. Ale to w jego imieniu przygotowujesz, że on jest właścicielem tego, on, tak? On jest tego właścicielem. Jeżeli się rozstaniemy, to jemu zostaje, prawda? Więc ja jakby na tym powiedzmy, że zarobiłem wstępnie. Nie dużo, bo raczej zarabiam głównie na sprzedaży, ale też nie robię tego za darmo. Druga opłata to jest opłata miesięczna za prowadzenie kampanii marketingowej. W tym są portale, w tym jest Google Ads, Facebook Ads, remarketing, cała ta obsługa marketingowa. I tutaj klient ponosi opłatę naszą za prowadzenie kampanii
Plus oraz ten opłaty, budżet te budżety, które są rekomendowane. My robimy to też technicznie tak, że karta kredytowa czy karta debetowa klienta jest podpięta pod konto, więc nic nie refakturujemy. Bardzo fajnie to jakby jest bardzo klarowne, że to po prostu deweloper. No właśnie, tutaj się zatrzymam, bo ja teraz przez to, że w górach zaczęliśmy budowę 8 apartamentów i rozmawiam z kolegą, który ma swoją agencję jakby typowo marketingową w Google Ads, Facebook Ads i tak dalej. No ja z nim rozmawiałem, żeby po prostu ja sobie tam sam tworzę stronę i tak dalej, wizualizację, jakby daję mu te materiały, no i on powiedział, żeby to fajnie było, tam jest 8 apartamentów, projekt gdzieś, nie wiem, 3 na 2, sprzedaż będzie gdzieś 300 metrów, to gdzieś na 4,5 miliona złotych sprzedaż, co nie? No i on właśnie powiedział, że tutaj powinienem taki budżet dać 5 tysięcy miesięcznie, przynajmniej przez pół roku, na te same Facebook Adsy, co nie? On to będzie prowadził i ogarnił. Czy uważasz jakby, że to są takie, jakby, takie kwoty, że to trzeba jakby liczyć takie kwoty, że to są jakby realne? Wiesz co, precyzyjnie ci nie powiem, bo bym skłamał, bo tutaj trzeba zrobić zawsze analizę pod kątem konkretnego miejsca. Wiem mniej więcej, ile wydajemy prowadząc marketing dla kameralnych osiedli pod Krakowem, ale co innego wychodzi już w innych miejscach w Polsce, bo cena Google'a może być zupełnie inna cena zapytania. Właśnie powiedział, że nawet regionie. Nie Google Ads, bo to się nie opłaca, że teraz się opłaca bardziej Facebook Ads, bo to jest niby tańsze, ale też większość ludzi szuka na tym Facebooku. Jak ty w ogóle do tego się odniesiesz? No, uważam, że Google Ads jest, znaczy bardzo dobrze pracuje w tym momencie. Facebook wprowadził trochę również ograniczeń w ostatnim czasie co do targetowania klienta, więc nie jest takim narzędziem precyzyjnym. Okay. Nie ograniczałbym się do niego, więc my pracujemy i na Google, i na Facebooku. Bardzo ważne na remarketingu, czyli na tym, że tak, jeżeli ktoś nie wie, czym jest remarketing, krótko wyjaśniam, szukamy sobie butów dzisiaj gdzieś w internecie i później przez tydzień cały czas reklamy butów nas śledzą, prawda? Więc jeżeli ktoś trafi na stronę naszej inwestycji, to później najgorzej, wiesz co, ta inwestycja za nim lata. Powiem, że nie, raz szukałem dla żony torebki, co nie? Jakieś tam firmy, nie będę mówił marki i wiesz, i w końcu chyba nie wiem, czy kupiłem, czy nie i później chyba przez 2 tygodnie, gdzie bym nie wszedł na jakąś stronę, to właśnie ta firma torebki, więc kurde, trzeba uważać, co człowiek szuka, no bo później ten remarketing bardzo działa, ja tak sam się przekonam. Wiesz co, trzeba uważać, to jest jedno, ale z drugiej strony ja czasami czegoś szukam, później chodzi za mną w remarketingu i próbuję to znaleźć ponownie, więc wpisuję sobie znowu to samo hasło i czekam, aż to mnie znajdzie. Aha. Więc jak mniej więcej się wie, jak to działa, to czasami to pomaga, naprawdę, bo to jest marketing taki bardziej, który trafia do nas, prawda? Bardziej precyzyjny. Ja się zawsze śmieję, jak klienci dzwonią i mówią, przez przypadek znalazłem waszą inwestycję. Nie? To nie jest przez przypadek, tylko to są nasze działania właśnie, jak takie, żebyśmy trafili do klienta i żebyśmy trochę chodzili, przypominali mu się, bo też według różnych badań marketingowych często mówi się, że po 5, po 6 czy po 7 kontakcie z marką klient dopiero chce skorzystać z usług danej firmy, chce się z tą marką w jakiś sposób związać. I często jest tak, że klient znajdzie naszą nieruchomość, odrzuci ją na początku, a później jak to wchodzi za nim, przypomina mu się, to chce poznać to bliżej. Tak jak z piosenką, na początku nam się nie podoba, a później wejdzie nam w mózg i jednak fajne, nie? Ale zatrzymaliśmy na tym, że mamy tą opłatę tam około 30 tysięcy na ten marketing, na te wizualizacje, później mamy na ten marketing i trzecia rzecz. I trzecia to jest już prowizja za przyniesienie klienta i że tak powiem, dopięcie tego klienta. A to jest bardzo mądre, bo to wszystko wiesz, klient za co płaci. Czyli tu płaci dokładnie za to, tu tak. Płaci za działania marketingowe, a tu za przyniesienie klienta i też dokładnie jakby później tak. Taką obsługę tego klienta, tak? Dokładnie tak, dlatego że my też rozbijamy to wynagrodzenie za sprzedaż na 80 i 20. 80% jest po umowie deweloperskiej, a 20% po umowie końcowej. Czyli nasza obsługa od umowy deweloperskiej do końcowej, czasami to jest 12-18 miesięcy, też jakby wchodzi w tą... Czy jakieś tam telefony, coś tam trzeba do kredytu, jakieś ten papiery, czy coś, to tak, też oświadczenie inwestora też przygotowujemy, więc to jest też jak najbardziej po naszej stronie. Protokół odbioru z klientem również robimy my. Oczywiście musi być ktoś techniczny ze strony dewelopera. My jesteśmy z punktu widzenia relacji z klientem, ale ktoś techniczny przy protokole również jest. I dopiero po przeniesieniu własności, przeniesieniu kluczy, my mamy temat rozliczony. Nie obsługujemy już rękojmi, o to też mamy czasami zapytanie, że a może jeszcze te 5 lat byście z nami byli. Chyba to. Nigdy się nie podjąłem nawet wyceny tych działań, bo no to jest już długi nie proces. Wiadomo, co się nie stanie, jest po naszej nie? stronie. Tak, i myślę, że to też ktoś techniczny po stronie dewelopera za to powinien odpowiadać. Więc do tego momentu przeniesienia własności i kluczy odpowiadamy za tego klienta. Więc tak podsumowując, mamy właśnie te 3 aspekty i dokładnie deweloper wie, to ja za to się teraz płaci, takim zaskoczę kolejne pytanie. Powiedziałeś o tych strategiach, te rzeczy właśnie, które trzeba robić. Teraz powiedz o swoich inwestycjach deweloperskich, które w tym momencie budujesz
I czy też stosujesz się do tych zasad, które przed chwilą mi powiedziałeś? I co robisz w tym momencie, żeby też dobrze jakby robić marketing swoich inwestycji i jakie są tego efekty na ten moment, jakbyś mógł właśnie podzielić się z nami? Mhm, jasne. Stosuję dokładnie to samo, co rekomenduję naszym klientom. No może mała różnica jest taka, że czasami klienta muszę do czegoś przekonać, że warto jest wydać parę złotych więcej, żeby to była dobrze zrobiona robota. Oczywiście z pewnymi wyjątkami, tak jak mówiłem, nie wychodzimy z armatą na wróble, jak mamy mały projekt, to dopasowujemy budżet do tego. Natomiast no, z naszej strony chcemy tą sprzedaż zrobić jak najlepiej, w związku z czym no, nie przebieramy w środkach i staramy się wytoczyć wszystkie działa, żeby ten marketing był jak najlepszy, żeby też wizerunek naszej firmy i naszych inwestycji był jak najlepszy. Także nie ograniczamy się, robimy wizualizacje, ale nie tylko statyczne, robimy teraz, również animacje. To powiedz tak, na przykładzie, że po prostu teraz buduję na przykład osiedle takie i takie i na przykład zrobiłem stronę taką, wizualizację taką i efekty są takie, bo wydałem na przykład 10 tysięcy na Google Adsy, co nie? Jakby jasne. Taki przykład swoich inwestycji w tym momencie. Okej, inwestycja, którą w tym momencie mamy w sprzedaży, to jest 10 domów wolnostojących w Mnikowie. Inwestycja nazywa się... Wolnostojących, tak. Inwestycja nazywa się Nowy Mników, także możecie wejść na www.nowymnikow.pl i zobaczyć tam wszystkie to materiały. To będzie link, też odlinkujemy. Super, no. Super. Tam w zakładce bodajże galeria czy wirtualna wizyta zobaczycie animację osiedla, zobaczycie wizualizację, zobaczycie wirtualne spacery. Można w tych wirtualnych spacerach... O tym nie mówiłeś wcześniej. Tak, można sobie wejść do wewnątrz, można przejść się po osiedlu. To jest świetne też narzędzie sprzedażowe, bo osoba, która u nas zajmuje się sprzedażą, jak jest w domu, który jest w stanie na przykład surowym, otwartym, tak jak teraz jest ta budowa, i klienci patrzą, no taki dosyć mały ten salon, to wygląda, wydaje się małe, odpala na tablecie wirtualny spacer, pokazuje, tak to będzie wyglądało. No i wtedy klienci mogą sobie wyobrazić, jak to rzeczywiście można zaaranżować. Chodzi o to, że nie ma, zazwyczaj jak nie ma nic w stanie deweloperskim, tylko mamy ściany, mury, to wydaje się dużo mniejsze niż jak to zagospodarujemy. Tak, w stanie deweloperskim, jakby... tak, a kiedy mamy jeszcze pustak ceramiczny goły, jest ciemno, nie wpada tam światło, jest absorbowane przez tą ciemną cegłę, z brzydko, mokro, buro i ponuro. Więc chcemy to jak najbardziej pokazać, jak to będzie wyglądało realnie. Wchodzimy do salonu, który ma 35 metrów, a ludzie mówią, Boże, my tu stolika nie wsadzimy, nie? A to nawet robisz przez telefon, że ktoś dzwoni, czy jak na spotkaniu? Nie, na spotkanie, na bo spotkanie, też jakby zależy nam na tym, żeby klient pojawił się na spotkaniu, żeby dostać coś więcej, więc telefony staramy się ograniczać do minimum po to, żeby się z klientem spotkać i wtedy pokazać mu faktycznie walory tej. A to wy się spotykacie na początku w biurze tutaj, czy później od razu na budowie, później do biura? Jak jest? Zależy właśnie od fazy kolejność. Budowy. Jak jesteśmy, dopiero zaczynamy prace ziemne, to nie spotykamy się z klientem na inwestycji. Ewentualnie jak klient chce zobaczyć samą lokalizację, wysyłamy pineskę z informacją, żeby oczywiście na teren budowy nie wchodził, a spotykamy się w biurze, omawiamy sobie wtedy, pokazujemy jak mamy makietę, pokazujemy materiały przygotowane. Natomiast na takim etapie właśnie już jak mamy stan surowy, to już spotykamy się też często na budowie. No i dobra, masz te 10 domów, masz tą stronę, wizualizację i co dalej? Jakby co zrobiłeś, jeżeli chodzi o jakieś takie Google Adsy, Facebook Adsy, kto jest grupą docelową, jak to ułożyłeś? No właśnie tu jest kluczowe, że jak mamy tą stronę, wydaliśmy już te kilkanaście tysięcy czy dwadzieścia kilka tysięcy na wszystkie materiały, to fajnie, żeby klient na tą stronę faktycznie trafił, a nie żeby to zostało tylko dla nas. Więc tutaj kłania się prowadzenie kampanii. I to są po pierwsze właśnie portale. Tu trzeba się zastanowić, jakie portale faktycznie właśnie, może dać działają. Jakieś takie, które ty korzystasz? Nie chcę dawać konkretnych przykładów z uwagi na to, że w różnych częściach Polski może to różnie działać. Mamy taki przykład na przykład z wiodącym portalem zajmującym się rynkiem pierwotnym, gdzie w niektórych miejscach działa rewelacyjnie, a w niektórych wiemy, że już nie ma co inwestować. On nie jest tani, ale w niektórych miejscach jest dobry. I tutaj trzeba się zastanowić realnie, gdzie faktycznie warto uderzyć. W Krakowie mamy to obeznane, ale wiemy, że w różnych częściach Polski różnie to działa, więc czasami trzeba ten rynek portali zbadać. Ale są portale, które działają wszędzie, to są takie portale jak Google, bo jak też pytamy się klientów, gdzie nas znaleźli, to oni mówią, no w Googlach. Google wpisałem i później przez Google, czy przeszli przez Otodom, czy trafili w naszego adsa i trafili na naszą stronę, to jest już kolejny etap. Bardzo ważna jest tutaj analityka, żebyśmy mierzyli, którędy klienci na nas trafiają. Czy wpisują nazwę strony, co jest rzadsze, czy przechodzą przez Google, czy przechodzą z któryś naszych konkretnych reklam, bo przez to możemy tą kampanię optymalizować. Ale teraz jakby kto jest tym grupą docelową tego Mnikowa, tak właśnie, bo to jest pod Krakowem, 20 minut samochodem od dokładnie, Krakowa. Dokładnie, więc to jest popularna grupa docelowa, bo są to rodziny z dziećmi, czy rodziny planujące dzieci. Bo domy ile mają? 100 metrów domy około? Mają 108 metrów kwadratowych. Czy sypialnie?
trzy sypialnie plus poddasze do adaptacji, więc mogą być cztery sypialnie i salon, więc to jest taka szeroka grupa docelowa, dla jakiej się bardzo często buduje, czyli właśnie rodziny z dziećmi, ale nie jest to segment najtańszy, nie łapiemy się tutaj w bezpieczny kredyt 2%, bo średnia cena to jest 950 tysięcy, więc za dom wolnostojący no musimy zapłacić trochę więcej. Ale na jakiej działce one są dziś? 400 do 600 netto, okay, więc jak na rynek deweloperski, to te działki też są dość duże. Oczywiście ktoś może tutaj powiedzieć, duża działka to jest 2000 metrów, no nie szukamy mniejszych. Ale na takich działkach trzeba sobie wybudować dom samemu. Wiemy, jak jest to budowane w firmach deweloperskich, więc tu mamy relatywnie duże działki. Poza tym domy są przesunięte mocno do frontu działki, więc te 400 metrów jest bardzo efektywne, bo okay, to zapewnia nam duży ogród. Za domem. Dodatkowo na tej inwestycji mamy też teren rekreacyjny, przewidziany dla wszystkich mieszkańców. Takie 8 arów, na których mamy altanę, plac zabaw, strefę. I kierujecie jakby, bo to jest taka wartość dodana, tak. To też jakby w marketingu też to w jakiś sposób chcecie uwydatnić, tak. I pokazujecie to gdzieś tam w jakichś tam swoich, nie wiem, materiałach marketingowych, czy jakieś wideo i tak dalej. Dokładnie tak. Mamy tam wirtualny spacer, można zobaczyć, jak ta strefa będzie wyglądała. Także i kiedy będzie zakończenie inwestycji? Kiedy w przyszłym roku. W przyszłym roku. I jakie jest zainteresowanie w tym momencie? No bo nie łapie się na kredyt 2%. Mhm. Raczej to ludzie są, którzy mają pewnie trochę więcej pieniędzy i zdolność kredytową, bo tak. Pewnie za gotówkę nie kupują, tylko też za kredyt, ale ten droższy, nie na 2%. Więc chodzi mi o to, bo ten rynek tak dziwnie wygląda. Ja go nie potrafię zrozumieć do tej pory, bo jest po prostu ingerencja zewnątrz, jakby ciężko. Tak. Zgadza się, jest to właśnie zewnętrznie sterowany rynek, natomiast pamiętajmy, że przy tych droższych inwestycjach często ci klienci i tak by się nie łapali na kredyt 2%, bo to nie byłaby ich pierwsza nieruchomość. Często jak ludzie szukają domu wolnostojącego, to już wcześniej coś mieli, więc tu nie próbowaliśmy na siłę optymalizować kosztu budowy, żeby dać produkt za 800 tysięcy, tylko chcieliśmy dać coś klientom, którzy mają jakieś swoje mieszkanie, sprzedadzą to mieszkanie za 500-600 tysięcy, dołożą 300 i będą mogli 3 czy tam 500 tysięcy, powiedzmy, z wykończeniem i będą w stanie kupić swoją kolejną nieruchomość. I to będzie kolejny etap w ich życiu, gdzie przeprowadzają się pod miasto. A liczyłeś coś takiego, na przykład, bo to mnie interesuje, mnie liczby ciekawe, na przykład, że na przykład masz już ten marketing, już cały działa, w ogóle ludzie to widzą i zaczynają im dzwonić. I robisz kiedyś takie badanie u siebie wewnętrzne, jak masz tyle inwestycji, sprzedajesz, że na przykład, nie wiem, na 100 telefonów, nie wiem, jest 5 klientów, którzy kupią, że to jest 5%. Jakie jest przełożenie odnośnie ilość telefonów do po prostu transakcji? Wiesz co, tak, zawsze to badamy, natomiast nie powiem Ci jednoznacznie, bo w każdej inwestycji może to wyglądać trochę inaczej, czy w każdym typie inwestycji i na każdym etapie budowy też będzie inaczej, bo na początku budowy jesteśmy w stanie na przykład ściągnąć dużo więcej klientów z uwagi na to, że jest to nowy produkt na rynku, ceny są też bardziej atrakcyjne, bo robimy tą przedsprzedaż i trochę sprzedajemy taniej, więc tych klientów będzie dużo, ale sporo z nich nie zdecyduje się kupić czegoś, co będzie na przykład za 2 lata gotowe, bo chcą na już. Więc ta konwersja na pierwszym etapie budowy jest relatywnie mniejsza. Dopiero ona się bardziej z postępem prac budowlanych zwiększa, a na koniec inwestycji często jest tak, że mamy za sobą jakiś tam, powiedzmy, czasami trudniejszy okres, że wiemy, że domykaliśmy z trudem tą sprzedaż, a pod końcem o ostatni dom zaczyna się walka. Mamy podbijanie ceny, mamy walkę o ten dom, bo ludzie widzą, że jest to ten efekt ostatniego domu. Są oczywiście ci, którzy się zastanawiają, a czemu ten akurat został, co z nim jest nie tak, że jest ostatni. Ale większość ludzi, jak widzi coś ostatniego, to jednak chce to mieć. I wtedy świetnie się sprawdza to, jeżeli mamy planowany drugi etap, bo wtedy siłą rozpędu pierwszego etapu jesteśmy w stanie robić już rezerwacje na kolejny. Oczywiście nie zawsze tak jest. Nie zawsze mamy tak, że tak powiem, bazę naszych gruntów poukładaną, że możemy mieć drugi etap, ale jeżeli sprzedajemy inwestycje, które są etapowane, to jak się mądrze rozpracuje tą końcówkę sprzedaży, to można sobie już przed sprzedaż załatwić. Ale na przykład sobie siedzisz w biurze, na przykład, nie wiem, są 3 telefony dziennie i sobie myślisz, kurde, trzeba dokręcić śrubę na marketing, bo tych telefonów później, nie wiem, 10 dziennie, albo na przykład... Wiesz co, to bardziej przy takich kameralnych inwestycjach rzędu, które są podmiejskie, mamy do sprzedaży na przykład 10-18 domów w ciągu roku, to jednak te 2-3 spotkania, jak mamy w tygodniu, to jest bardzo naprawdę dobrze. Spoko, z tego możemy zrobić sprzedaż na dobrym poziomie, więc też nie upieramy się, że tych telefonów ma być bardzo dużo. Mało tego, przy dobrze kierowanym marketingu też nie będziemy sztucznie zawyżać tej ilości telefonów, bo możemy poukładać tak marketing, że pokażemy same świetne rzeczy, nie pokażemy tego, że coś jest, nie wiem, daleko od miasta. Trochę, że tak powiem, naściemniamy. Zdarzało mi się widzieć projekty, które są układane tak, że trochę ten marketing jest przekłamany,
po to, że agencja próbowała wykręcić fajny wynik, że jest dużo telefonów, okay. ale to kompletnie nie konwertuje. My chcemy pokazać realnie, jak coś będzie wyglądało. Oczywiście nie pokazujemy wszystkiego. Pewne smaczki chcemy sobie zostawić na spotkanie, żeby przekonać klienta, ale dosyć dużo już dajemy wcześniej po to, żeby dzwonił do nas klient świadomy, po co on dzwoni, czego on szuka, a nie dzwonił z przypadku, więc wolimy mieć mniej tych telefonów, co też ogranicza pracę naszego działu sprzedaży, nie robi mniej pustych przebiegów, ale ten klient jest konkretniejszy. I na koniec właśnie tak chciałem się zadać, że na przykład deweloperzy, którzy się zastanawiają jakby zatrudnić biuro sprzedaży zewnętrzne, to jakie powinny trzy pytania zadać, jakieś potencjalne, no zaczynają na przykład wyszukiwać sobie, ten może taka agencja, może taka firma i trzy takie pytania, które powinien deweloper zadać, które w jaki sposób powinny ułatwić decyzję, czy ta firma, czy jakaś inna? Jakie powinniśmy pytania zadać? O co się dowiedzieć? Czego się dowiedzieć? Co sprawdzić? To może zanim właśnie deweloper zada sobie pytanie, czy ta, czy inna, to niech sobie zada pytanie, jaki model sprzedaży? Czy chce mieć sprzedaż wewnętrzną, czy zewnętrzną? Jeżeli to jest początkujący deweloper, robi jedną inwestycję, najczęściej będę rekomendował, żeby to było zewnętrzne biuro sprzedaży, ale jest to do zastanowienia. Jak już wiemy, że chcemy to zlecić firmie zewnętrznej, to po pierwsze, czy ta firma pracowała z rynkiem pierwotnym? Czy w ogóle sprzedawała inwestycje deweloperskie? Bo to jest niebo a ziemia pomiędzy sprzedażą nieruchomości z rynku wtórnego, a praca faktycznie z deweloperem. Jeżeli pracowała z deweloperem, mamy to, że tak powiem, odhaczony ten punkt, to w jakiej formie? Czy pracowała na wyłączność? To znaczy potrafi poprowadzić dział sprzedaży, czy też pracowała tylko dorywczo, bo miała jakąś bazę ofert i temu podrzuciła dwóch klientów, temu trzech, ale nie potrafiła dowieść całej, albo nie ma doświadczenia w dowożeniu całej inwestycji do końca, prawda? Więc szukamy takiej firmy, która potrafi to robić. I tutaj nie szukałbym firmy najtańszej, tylko takiej, która faktycznie ma to doświadczenie, prawda? Będzie w stanie to zrobić. Okay. Jeżeli nie mamy takiej firmy, nie znajdziemy, bo na przykład właśnie nie jesteśmy w dużym mieście, tylko w mniejszym mieście, to można się zastanowić, czy tego nie rozdzielić, nie poszukać biura nieruchomości, które ma dobrych sprzedawców, będzie w stanie mi się zaopiekować klientami, tą sprzedaż zrobić dobrze, ale marketing zlecić osobno do firmy marketingowej. Tylko tutaj też trzeba zwrócić uwagę, czy ta firma marketingowa ma doświadczenie właśnie w nieruchomościach i czy potrafi faktycznie dobrze partnersko podejść do nas, żeby nam dowozić dobre lidy, a nie robić coś na masę, na ilość. Jeżeli z jakiegoś powodu będziemy zmuszeni, żeby to podzielić osobno marketing, osobno sprzedaż, to ważne, żeby też te osoby współpracowały ze sobą. Nie tak, że ja deweloper mówię sprzedawcy, co ma robić, mówię marketerom, co mają robić, a oni się nie widzą, tylko ten przepływ informacji pomiędzy sprzedażą a marketingiem powinien cały czas trwać, bo to sprzedawca wie, jakie są na przykład argumenty klientów, jeśli nie kupują, jeśli im się coś nie podoba, przekazuje ten feedback do marketingu i tu się zastanawiamy, co zrobić dalej, żeby pokazać odpowiednie aspekty tej inwestycji i trafić w naszą grupę docelową, a nie tam, gdzie strzelamy na ślepo. Kamilu, ja jestem tak naprawdę, powiem Ci, zachwycony, bo miało być tam 20 minut, chyba wyszło ze 40 minut, bo tyle po prostu wiedzy merytorycznej. Ja też ciągle, jak Ty mówisz jedno, ja to ciągle jakieś kolejne pytanie, to mnie ciekawi, więc naprawdę bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że każdy, kto nas ogląda, też jakby wyciągnie z tego jakąś dla siebie wiedzę. Jak macie jakieś pytania, to zadawajcie w komentarzach do mnie lub do Kamila, też będą nasze kontakty właśnie tam w opisie. I oczywiście subskrybujcie nasz kanał Deweloperzy z Przybarku. No ja chciałem Ci podziękować oficjalnie, Kamil, za to, że się zgodziłeś tutaj podzielić swoją wiedzą i Ci bardzo dziękuję w ogóle. Ja również bardzo dziękuję, było mi bardzo miło. Ja już zasubskrybowałem ten kanał. Wy też to zróbcie. Deweloperzy z Przypadku, trzymajcie się, miłego. Cześć. Cześć.